Dzień dobry, hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście kawa, słuchajcie, łapeczka, komentarzyk, panowie, i zaczynamy oblężenie Sofii. Czy chce to szturmować, czy chce żądać kapitulacji? Raczej nie, oni tutaj mają dość dużo takich strzelających panów. Wiem, że ja to oblężenie od razu na samym początku, muszę wam powiedzieć, że przeprowadza tragicznie. Chyba logiczne. Takim jestem graczem w Empire Total War, jeżeli o to chodzi, jestem tragedią, więc nie miejcie ból dupy. Kałach, co ty robisz? Kałach, jaki ty jesteś H, jaki ty jesteś K, dlaczego tak zagrałeś? Zaraz zobaczymy, czy nam się uda tą Sofię podbić, nie? Czy uda mi się wejść na te mury i unicestwić Ottomanów? Ta muzyka jest dosyć fajna, nie? Tylko szkoda, że te loading screeny tyle trwają, chociaż w Szogunie one naprawdę dosyć, no dosyć dłużej trwają. Dobra, to będzie oblężenie miał... Ej, to oni nie mają murów, what the fuck, nie, już miałem powiedzieć brzydkie słowa na N. What the hell, kurczę? Dobra, dokąd can I put this fucking działo? I can put this fucking działo in here. Dobra, tu będziesz miał otwartą przestrzeń, towarzyszu, więc tu będziesz napierdalantos robił. Milicję chciałbym z generałem zostawić i generała chciałbym za milicją, ale was bym chciał głównie na flance. O właśnie, no dobra, niech będzie. Weźmy piechotę liniową. Piechoty liniowej też za dużo tutaj nie mam, więc kombinować mogę tylko... Tylko mogę starać się kombinować, nie? O właśnie, idealnie. Koniec rozstawiania. Jak wyście się ustawili? Pokażcie mi, towarzysze. Aha, czyli wy się poza miastem ustawiacie, ale z was są cwane bestie, ty. Dobra, can my działo po prostu shoot in this direction, czy nie? Okej, okay, chciałbym zmienić pozycję na razie na taką. What the fuck? Czemu ja tego nie mogę zrobić? Dobra, i to musicie zrobić szybko, a wy będziecie od flanki zajeżdżać z moim generałem, nie? Ja sobie dam teraz maksymalną prędkość. Bardzo zła pozycja. Bardzo zła pozycja jest tutaj. Muszę wziąć te trzy oddziały. Szybko zmieńmy pozycję, nie? Zmieńmy pozycję, te trzy oddziały. A jedynka musi się ustawić po prostu tutaj. Dobra. Stop. Raz, dwa, trzy. Stop, 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 stop. Kuchwa. Dobra. Moje działo strzela, moje działo strzela. Ja to w pewnym sensie szanuję. Did you ustawić się in here very good or not? Nie wiem jeszcze do końca, jak tutaj działa zajmowanie budynków, więc tego wam nie wytłumaczę. Coś tu jakieś strzały zostawały oddane, były oddawane. Dobra, chciałbym was ustawić tutaj, stary. Okay. Macie jakieś działa, nie macie nic. Dobra, wy jesteście ustawieni w miarę. Mógłbym zająć budynek chyba, prawda? Mógłbym, okej. Okay. Ale nie chcę tego zrobić. Chciałbym was ustawić w ten sposób. Was ustawić bardziej rozciągniętych. A was ustawić w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzy armie dalej zmieniają swoje pozycje, więc zmieniajcie dalej. Super. Chciałbym was ustawić teraz coś w ten deseń. To są ludzie? Nie, to nie są ludzie. Okej, okay, jak będzie to wyglądać? Okej, okay, tutaj się... Stop. Tutaj jest strzelanina. Wy nie macie do kogo strzelać, tak? Z tego co widzę. Dobra. Wy powinniście ustawić się w tę stronę. Zaraz zobaczymy. Dostałem SMS-a. Troszeczkę głupota. Kurwa mać, czekajcie. Dlaczego wy tutaj sobie nie radzicie? Powiedzcie mi. Dobra. Jak to wygląda od tej strony? By to byli Ottomanie? Tak, to są Osmanie. Aha, czyli tutaj moja, dobra, walka wręcz, walczyć wręcz. Jejku, ale dupa.
Panie, strzelaj. Dlaczego wy się przestawiacie w ogóle? Tego nie rozumiem. Dobra, wy już nie macie nic, po prostu pozostałości, jak walczyć wręcz. Wyślę generała. Chciałbym, żebyś stanął stary tutaj. W taki sposób. Nie wiem, co ja tutaj po prostu zrobiłem, ale w miarę to wyszło, nie? Dobra, udało się, wywalczycie. Czemu wy ich nie rozstrzelacie? Stary, wy rozstrzelajcie tych. Poradzicie sobie tutaj? Dobra, tutaj Osmanie uciekają. Z tego co widzę. Mój dowódca generali. Potrzebny by był tutaj. W ogóle nie wiem, co się dzieje w tej bitwie, nie? To jest dla mnie trochę nawet dalej za szybko. Tutaj mój jeden oddział spierdziela. Tu mój drugi oddział, dlaczego nie strzelasz w tych, stary? Wy musicie to unicestwić, za czym to do was dobiegnie. Tu jest jeden oddział, który walczy. Tu jest drugi oddział ottomanów. Tu jest też, są armie. Dlaczego wy na przykład nie walicie tutaj? W nich. Tu nam się udało zwyciężyć. Te trzy oddziały, no dwa, proszone są do walki z tym panem. Prosiłbym o strzał, oddawanie strzałów. 56 na 60, ale pięknie oni się tutaj ustawili. Jak to wygląda? Tu Osmanie uciekają. Boże, ale zraczyłem tą bitwę i naprawdę przyznaję się bez bicia, ale to zgówniałem. Po prostu zgnoiłem tą bitwę na maksa. Dlaczego moi przegrywają w ogóle, jeżeli chodzi o walkę? Kto to jest? Orda tureccy kanonierzy. Dobra, udało się atakować. Powiedzmy, nie? Udało mi się wypędzić Turków. Tu jest wróg? Nie ma. Tu mi się udało Turasów wypędzić. Gdzie są jeszcze Turasy, które się zastanawiają? Ale generał nie może zaatakować. Tu są jeszcze Turasy też, które chciałyby walczyć. Jezus Maria, to była najgorsza bitwa z po prostu, z których... No to była najgorsza moja bitwa chyba w tej grze. Naprawdę. Rozegrana źle, na szybko, chaotycznie. Są tu jakieś Turki, które chciałyby jeszcze powalczyć? No nie sądzę, wszystkie Turki uciekają. Powiem tak, najgorsza z bitew, jaką kiedykolwiek poprowadziłem chyba w Romie. No fakt, że straty miałem niskie. Jezus Maria, ale to było słabe. Holy fuck, nie, naprawdę. Infrastruktura, werbunek, nie mogę tutaj nawet piechoty liniowej werbować. Nie mogę tutaj nic naprawić. Nie wiem, postarajmy się to zrobić jakoś, nie wiem, coś w tym stylu. I postaramy się tutaj obronić. Jasy są na razie bezpieczne. Są wkurzone, ale są bezpieczne. Płacą podatki, niech sobie tak siedzą. Armia tutaj jest dosyć, trzy oddziały, tu jest jeden oddział. Na czym ja skończyłem w ogóle w poprzedniej turze? Co ja miałem robić? Tu jest armia w Prusach. Tu jest jakaś słaba armia, tutaj idzie armia na północ. Aha, miałem zajmować tych moich sojuszników, tak? Tych moich wasali. Tutaj wkurwienie sięga chyba zenitu, ale płacą podatki na razie. Chciałbym, żeby się to przeszkoliło, albo niektóre z tych oddziałów zostawić. Dobra. Słuchajcie, czy ja tą turę robiłem? Chyba nie. Skończmy teraz.
Po zajęciu Sofii sądzę, że nawet dla Otomanów byłoby dla Osmanów. Ja zawsze mówię Otomani, wiem, że mnie poprawiacie, ale no taki już jestem. Sądzę, że dla Osmanów byłoby dobrym, że byłoby dobre podpisać pokój ze mną, prawda? Sądzę, że tak. Sądzę, że mieliby tutaj naprawdę, że ja bym im wtedy naprawdę dał fory, jeżeli podpisaliby ze mną pokój. To jest chyba logiczne, prawda? Tak mi się bynajmniej wydaje, no kurczę. Najazd wroga, wasa. Dobra, jakbym chciał wziąć armię stąd i ruszyć dalej, bez ciebie, znaczy z tobą, bez ciebie i ciebie, i ciebie. Urwilibyście się i to jeszcze jak? Jakbyście przestali płacić podatki, bylibyście zdenerwowani? To bardzo. Jakbym dorzucił wam jeszcze tego pana? Byście nie byli zdenerwowani mniej więcej. Mam 2000, muszę się jakoś uzbroić. Wejdźmy tu. Chciałbym to naprawić. Albo może bym nie chciał tego naprawiać. Strajk robotników. No tak, wiedziałem, że będą wkurzeni. Co to jest? Pałac Paszy. Mhm, dobrze. Jeszcze mi to bunt wybuchnie, zobaczycie. Wejdźmy w dyplomację. Gdzie to są osmańskie, Imperium Osmańskie. Sultan kazał być obejrzeć ze skóry za tą propozycję. Seems fucking legit. Nie? Dobra, nie mogę do ciebie dojść. Czy chciałbym pójść na Sztokholm i... w ogóle i tak dalej, sprzymierzeni na wojnie. Jak to wygląda technologicznie? Badacie to i badacie, okej, okay, badajcie dalej. Prusy mnie tutaj zrajdowały, że tak powiem. Rajd od Prus. Ja bym chciał werbować, czy ja bym chciał ulepszać gospodarkę? Oczywiście, że bym chciał ulepszać gospodarkę. W Jasach, kurde, morduje się z wybudowaniem czegokolwiek od Bóg wie kiedy. To napraw. I dlatego nie mogę teraz w Jasach tego wybudować. No trudno. List z żądaniami w Bułgarii. Skonstruowany budynek gdzie? Tutaj, w Królewcu, tak? Mhm. Piechota liniowa. Czy ona by mi była na tyle potrzebna, żeby to zbudować? Powiedzcie mi. Potrzebuję income'u, potrzebuję pieniędzy, nie? Potrzebuję pieniędzy. I need money, man. I need my fucking money. Skupmy się może na naprawie na razie tego, co zostało zniszczone. Nie wiem. Piechota liniowa, wy się do fulla dojedźcie. Piechoty liniowej nie mogę, was mogę poruszyć. Nie wiem, czy to mi jest w sumie potrzebne do jasnej cholery. Płacicie podatki? Płacicie. Super, już coraz szczęśliwsi. Tu też płacicie podatki. Jak duża jest tutaj armia? Praktycznie żadna. Co to jest za armia? Co to jest za armia? Praktycznie żadna. To będę musiał rozbudować w Sankt Petersburgu. Na razie to ładnie wygląda. Dobra, jakbym chciał zaatakować mojego sojusznika, jakby to wyglądało? Chciałbym generała, ale to w następnej turze zrobimy właśnie. Chciałbym podpisać z kimś pokój, niekoniecznie z Prusami, bądź z Osmanami. Może, wiecie co, powiem wam tak, boję się podpisywać pokoju ze Szwecją, bo wiem, że mogę ją powalić na kolana. Pierwsze, primo. I znowu mnie obejdzie i zaatakuje moją osadę. Kurwa, ale sprytnie to zrobił. Przepraszam za tą kurwę, może nie powinno się pojawiać tyle przekleństw w moich materiałach. Atakują mnie raz, dwa, trzy, cztery oddziały konne. Działo i 120 strzelców. To jest do ugrania. Wejdźmy sobie na pole bitwy. Nie mogę tej osady po prostu tego oddać, nie? Wiadomo. Będę musiał się, panowie, bronić do końca już. I ja wiem, że jak ja bym dosłał na przykład jeszcze z 4-5 oddziałów piechoty liniowej na północ, czyli na rejony teraźniejszej Finlandii, a w grze to jest Szwecja, to byłbym w stanie pokonać wszystkich Szwedów, całych Szwedów. Okej, okay, skąd atakowałyby te robaki? Po pierwsze, primo, nie wiem. Po drugie, primo, to jest do ugrania. To bardzo mocno. Chcę tylko zobaczyć skąd. Stąd, dobra. Chciałbym po pierwsze, primo, w ogóle źle zrobiłem, że nie wycofałem oddziałów, wiecie?
I tak, ty możesz strzelać, kolego. Nie, ty i ty. Nie, wy możecie strzelać, mieszkańcy z różnicami. Dobra, ta kawaleria będzie na ostro chciała we mnie wjechać, więc ja bym się ustawił może tak. Okej. Ja ich nie zaatakuję, nie ma takiej opcji. Ja będę stał i się bronił poza miastem. Nawet gdy działa, mnie będą ostrzeliwywały. Ja muszę stać i się bronić. Ta kawaleria musi na mnie ruszyć i ona na mnie ruszy. Najważniejsze jest to, czy ja przeżyję. Stop, 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 stop. Dobra, czyli tak, ciebie bym chciał, stary, bo tu to będzie atak szedł głównie tędy, prawda? Ciebie bym chciał, stary, ustawić jakoś w ten sposób, nie? Znaczy ciebie, was bym chciał jakoś, kurwa, czy ja was nie mogę inaczej rozciągnąć? Okej. Tutaj będzie główne natarcie na te dwa oddziały. Chciałbym was dać, stary, tak, ciebie na pewno chciałbym dać w ten sposób. A ciebie chciałbym jako wspomagacz tutaj dorzucić. Tylko to musi być załatwione szybko, bo oni zaraz uderzą, wiecie? Stop. Panie, oni będą walić tędy. Nie wiem, co to za taktyka. Powiem wam tak, to jest taktyka na dzika. Mam nadzieję, że oni zgłupieją i że po prostu ruszą. Bardzo na to liczę. Jeżeli to by mi się udało zrobić i wygrać, to będzie fajnie. Stary, tylko ty musisz biegusiem. To nie ma tak, że ty se czekasz. Dobra, podchodzą już te konie. Piją konie, pieją. Pieją konie, pieją. Dobra, stop. Te dwa oddziały będą atakowały, czyli tak. Ty strzelasz. Jakieś straty ponieśliście. Wy też strzelać będziecie zaraz. Dobra, macie obszar do działania, więc walcie. Bo oni się kręcą przed nami jak na tacy. Rozstrzelam tutaj, nie? To jest fajne. O nie, walka wręcz. Walczyć. A wy strzelać dalej, nie bać się. Dacie radę, towarzysze, dacie radę. Kurwa, znowu za szybko prędkość. Dlaczego to zrobiłem? Strzelać! Strzelać! Przecież macie zasięg.
Aha, dobra, czyli tu będą spieprzać. Dobra, gdzie jest jeszcze jakiś Szwecy? Zakończ bitwę. Nie chcę ich ciągnąć do końca. Powiem wam tak, początek bitwy był fajny. Później jak zwykle moja nieumiejętność przeczekania prawie przegrała mi tą bitwę. No ale to, jak wiecie, jestem kałach, no ja tak, ja jestem po prostu taki w gorącej wodzie kąpany. Idą posiłki Szwedów, czyli widzę, że będzie ciężej niż sądziłem. Za chwilę może doślemy posiłki z Sankt Petersburga, zaraz zobaczymy. To ja mam z tym Sztokholmem, bo też mi pisaliście, że ja Sztokholm nazywam Sankt Petersburgiem. Ja o tym wiem, traktat pokojowy z wami, ale to ja chcę stare pieniądze od was. Give me 2000 i jest pokoik. Mam w dupie z wami pokój. Jesteście na drugim końcu świata. Co wy mi możecie zrobić? Technologia ulepszona, dzięki. Co ulepszone? To i to. Co badamy dalej? To i to. Ja bym chciał coś badać tutaj, kurde... Może to bym chciał badać. Nie, Kraków ma badać to. Kurwa, Kraków ma badać to. Okej, dobra, niech już tak będzie. Zamieszki wśród robotników Bułgaria, nie ma problemu, wy nie płacicie podatków, ale już jesteście szczęśliwsi z tego, co widzę. Mam 2000, armia, infrastruktura, werbunek. Mogę coś zwerbować, mogę przeszkolić. Wy się powinniście naprawiać. Chyba tak. Dobra, weźmy chociaż jeden oddział. Czy tu się w ogóle coś uzupełnia z tej armii? Muszę poprosić o uzupełnienie, jeżeli nie ma. Wszystko jest na full, idealnie. Chciałbym generała uzupełnić, da się? Oczywiście, że chcę. Czy działo mogę? Nie. Dobra, jasy zostają tak jak są. Wszystko zostaje tu tak jak jest. Rozbudowa tutaj. W Sankt Petersburgu. Armia werbunek. Piota liniowa. No, niech będzie. Dosłałbym posiłki, nie mam jak. Po pierwsze primo. Rosja, a to jest Rosja, to są sprzymierzeńcy. Ale fajnie, Ruscy mi pomogą. Tutaj jesteście już nawet szczęśliwi. Bez podatku jesteście wkurwieni, z podatkiem jesteście szczęśliwi. Znaczy, na odwrót. Wycofacie się? Odwaga i męstwo zwycięża! Up. I po panie. Sądzę, że nie mógłbym przepłynąć tutaj, tak? Słucham, panie? Dobrze, idziemy dalej, idziemy do przodu. Tego nie naprawię, bo mi nie stać. Dobra, zamieszki wśród robotników. Co to jest list z żądaniami w Bułgarii? Ta Bułgaria już się polepsza tutaj, więc jest idealnie. Zdobyto poddanych, dziękuję bardzo. Będę musiał, kurde, jakoś ten przemysł jeszcze pobudzić. Zakończenie werbowanej jednostki. Świetnie. Ile by to kosztowało? Widocznie za dużo. Dobra, zaraz to ruszymy, bo to nie będzie sensu trzymać takiego garnizonu. Miałem tutaj właśnie też Żołnierze, marsz! Chciałbym z ciebie zrobić generała. W tej chwili nie możesz. Tu nie mogę z was zrobić generała. Może mam za mało pieniędzy. Dobra. Dziękuję. Technologia, świetnie. Okej. Tą turę sobie zrobiliśmy. Pozostało mi tylko kliknąć następną. Ja bym się chciał panowie z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam już niedługo, przepraszam, na kolejny odcinek Empire Total War. Będzie się teraz pojawiał częściej. Możecie mi oczywiście pisać porady. Chciałbym tutaj... Przepraszam bardzo. Chciałbym tutaj zrobić taką armię, żeby zdobyć Sarajewo, Belgrad, Ateny, Patras, żeby zdobyć Istanbul i zablokować Turków przed ekspansją do Europy. W jakikolwiek sposób to brzmi, tak bym chciał zrobić. Rosjanie na razie mi pomagają, idą tutaj w głąb Szwecji. Ja bym chciał zdobyć tylko Sztokholm, mieć w cholerę pieniędzy. Okej, żegnam się z wami, panowie. Dziękówka za uwagę. Hej.